Nasi żołnierze wyruszyli do Lahti bronić dworzec autobusowy przed wschodnim wiatrem grozy. Bitwa była ciekawa, bo użyliśmy ataku krowy i nam tu by go obezwładnić i mamy spokój w dworcu autobusowym na kilka lat. W bazie rozmawialiśmy z Robaczywkiem o misji w Lahti i był zadowolony z tej akcji. W bazie wschodniego wiatru grozy szef Gabriel był zły na tych żołnierzy i skazał tych ludzi na 10 lat więzienia, a pozostałych żołnierzy wyruszyli do hotelu Ambasador w Niszu w celu kradzieży i okupacji tego miejsca. W bazie o 20.00 dostaliśmy sygnał, że męski oddział najeźdźców śmierci w składzie lidera Andreasa, Nortona, Friberika, Lech chcą zaatakować główną ulicę w Kinnegradzie w celu dokonania transportu dla ograbionych rzeczy z różnych części federacji na poniedziałek. W poniedziałek teleportowaliśmy do Kinnegradu w Jelandwizm bronić główną ulicę tego miasta przed najeźdźcami śmierci. Bitwa była ostra, bo użyliśmy dynamitu i ataku grubasów, by go obezwładnić i mamy spokój w tej ulicy na kilka lat. W bazie rozmawialiśmy z Robaczywkiem o misji w Kinnegradzie i był zadowolony z tej akcji. W bazie najeźdźców śmierci szef Ryszard był wściekły na tych żołnierzy i skazał tych ludzi na 25 lat więzienia, a pozostałych żołnierzy wyruszyli do Wilna przejąć hotel Radisson. W bazie o 18.00 dostaliśmy sygnał, że szwadron śmierci Tomasza w składzie lidera Damiana, Albrecht, Antoni, Tylian chcą zaatakować słynny pałac w Stuttgardzie na czwartek. W czwartek teleportowaliśmy do Stuttgartu bronić pałac przed oddziałami szwadronu śmierci Tomasza. Bitwa była ciekawa, bo używaliśmy bąbelkownicy i ataku grubasów, by go zniszczyć i mamy w tym pałacu spokój na kilka lat. W bazie rozmawialiśmy z Robaczywkiem o misji w Stuttgardzie i był szczęśliwy z tej akcji. W bazie szwadronu śmierci Tomasza szef Tomasz był zły na tych ludzi i skazał tych ludzi na karę śmierci przez rozstrzelanie bazooką, a pozostałych żołnierzy wyruszyli do Sarańska przejąć nowy budynek rządu w trakcie budowy. W bazie o 19.00 dostaliśmy sygnał, że legiony Bowsera w składzie lidera Apolinariego, Antoniusa, Eliasza, Eugeniusza chcą zaatakować ratusz w Pazinie na niedzielę, a więc ruszajmy na misję żołnierza. Teleportyzer, godzina 9.30, niedziela. Czy jesteście gotowi na misję w Pazinie? Tak, szefie Robaczywku. No to rozpoczynamy uruchamianie teleportyzera. Systemy sprawne. Sprawne. Moc. 30 milionów voltów. Systemy zabezpieczające jest. Jest. Teraz odliczanie. 3, 2, 1 i odpalamy teleportyzer. Cel Pazin, ratusz, Jugosławijska Republika Istrii. Pazin, ratusz, Istria, godzina 9.35. Jesteśmy w Pazinie w Istrii i tam widzimy ratusz, który mamy bronić przed bowserytami. Tak, ci ludzie nie mają prawa zaatakować tego budynku w celach ideologicznych. Jeśli ten budynek padnie, to mamy przepierdolone. Kapitanie Henryku, wrogowie na dziewiątej. Pora bronić ten budynek przed bowserytami. Buhahahahehe, otwierać zdrajcy z Istrii, bo inaczej rozpierdolimy was. Stać dranie jedne, nie macie prawa zaatakować tego budynku, ale parlament znajduje się dalej, ale i tak stanowi ważny ośrodek dla mieszkańców tej małej republiki. I co z tego wormdały jedne, nie macie szans z tą instytucją, zależą od wormunistyczną Federacją Jugosławii i nie dopuścimy do obrony tego sektoru. Za obrażanie dostaniecie dodatkowy wpierdol, więc walczcie i tak wygramy tą bitwę. No to dobra, a więc walczymy.
Awe Boxer. No i drani mamy z głowy i dziękujemy też ludziom, że oglądali naszą akcję. A teraz Gauntlet teleportacyjny, aktywacja, cel baza dowodzenia w Nowopolszczy Ludowej w Warszawie. Baza dowodzenia, godzina 11:40. Misja obronienia ratusza w Pazinie zostało ukończone. No to się cieszę. Jaka jest informacja na temat misji w Pazinie? To było tak, że musieliśmy obronić tego budynku w Pazinie, użyliśmy ataku krowy i snajperki, by wykończyć, i mamy spokój w tym ratuszu na kilka lat. No to się cieszę za tą akcję. A informacja o tym mieście jest, że mieszkają ponad 4000 osób, a największym miastem w Istrii jest miasto Pula, który znajduje się parlament, który liczy ponad 50 tysięcy mieszkańców, a w parlamencie zasiadają 45 posłów w jednoizbowym parlamencie. A teraz wracajcie do pokoju dowodzenia. Rozkaz szefie Robaczywku. Baza Legionu Bowsera, godzina 14:00. No i pięknie, nie obroniliśmy tego sektoru i szef mnie za to zabije. No i jak, moi żołnierze, przejęliście ratusz w Pazinie przed legionistami? Niestety nie, zostaliśmy pokonani przez Legion Wolności, kto użył ostrej amunicji przeciwko nam, i jest nam przykro, że nie przejęliśmy tego ratusza. Kurwa, że co? Dlaczego nie przejęliście tego sektoru, który znajduje się w ważnym sektorze w tym małym mieście w Małej Republice, a wy to przepierdoliliście? Za karę zostaniecie skazani na 20 lat więzienia, a teraz gnocha. No to się żegnamy i chuj ci w dupę. Słyszałem, Apolinarze. A wy reszta ogarnijcie się i zaatakujcie miasto Koszalin na muzeum w Koszalinie w celu wykradzenia tony eksponatów warte kilka milionów dinarów, a teraz wykonać. Rozkaz szefie Fabianie. Baza dowodzenia, godzina 18:00. Sygnał z Rostowa, panowie. Już idę. Witajcie, dostaliśmy sygnał, że Konfederacja Żołnierzy Wolności w składzie lidera Bartłomieja, Witolda, Anatolia, Rejtana chcą zaatakować bazę Legionów Wolności w Rostowie na wtorek. Waszym zadaniem to niedopuszczenie do zniszczenia bazy, zanim reputacja tej drużyny ulegnie pogorszeniu. A teraz wykonać. Tak jest, szefie Robaczywku. Teleportyzer, godzina 10:00, wtorek. Czy jesteście gotowi na misję w Rostowie? Tak, szefie Robaczywku. No to rozpoczynamy uruchamianie teleportyzera. Systemy sprawne. Sprawne. Moc. 30 milionów voltów. Systemy zabezpieczające jest. Jest. Teraz odliczanie. 3, 2, 1 i odpalamy teleportyzer. Cel Rostow, baza wojskowa Legionu Wolności. Baza Legionu Wolności, Rostow, godzina 10:10. Jesteśmy na drugiej misji w bazach Legionu Wolności, a teraz jesteśmy w Rostowie, w rostowskiej ZR, w którym mamy za zadanie bronić tą bazę przed konfederatami potocznie nazywanych faszystami. Ta baza powstała w 1955 roku za zgodą władz wormunistycznych w celu walki z innymi organizacjami mającymi na celu przejęcie kontroli nad federacją. Ta baza ma 30 lat i ten sektor należy do nas, ale nie dopuścimy do degeneracji tej bazy przed konfederatami. Kapitanie Henryku, wrogowie na trzeciej. Pora bronić tą bazę przed faszystami. Buhahaha, w imię Janusza Skorowyna Mekiego mówimy, otwierać i oddajcie go w nasze ręce, bo inaczej potraktujemy was pociskami, wormuniści jebane. Stać faszyści jedne, nie macie prawa zaatakować tej bazy, który należy do naszej organizacji do walki z wrogami, a wy chcecie zlikwidować w imię jakiejś totalitarnej ideologii. Skąd znacie naszą ideologię? Ale ta sprawa jest taka, że chcemy przejąć tą bazę w celu oddania czci od naszego wodza Skorowyma, który i tak nas nienawidzicie. Chodzi tylko o jedno, ideologizację i przejęcie bazy dla waszego wodza Skorowyma, który i tak nie będziemy czcić, ale i tak wyląduje w pierdlu po zmianie ustroju i referendum z listopada 1996 roku, który zabroni wygłaszanie totalitarnych poglądów wszystkich partii i nacjonalistycznych. Kurwa mać, ty jesteś taki wizjonerski, że chcecie aresztować naszego pana. Tak, a teraz walczymy, bo nie mamy czasu. No dobrze, a więc walczymy.
Inicjacja gwałtu rozpoczęta. Gwałt rozpoczęty. Gwałt zakończony sukcesem. Aves Corbin Mika. No i drani mamy z głowy i dziękujemy żołnierzom, którzy oglądali walkę, a teraz. Gauntlet teleportacyjny aktywacja, cel baza dowodzenia w Nowopolszczy Ludowej w Warszawie. Baza dowodzenia, godzina 12:30. Misja obronienia bazy wojskowej w Rostowie została ukończona. No to super, jakie macie informacje na temat misji w Rostowie na jednym z naszych baz? To było tak, że musieliśmy obronić ważną bazę wojskową w Rostowie przeciwko faszystami używając ataku krowy i gwałcenie kosmitów był nieszkodliwy i mamy spokój na kilka lat. No to się cieszę, że pokonaliście wrogów, którzy chcieli zniszczyć bazę wojskową, a teraz wracajcie do pokoju dowodzenia. Rozkaz szefie Robaczywku. Baza Konfederacji Żołnierzy Wolności, godzina 17:00. No i chuj z tą misją, szef mnie zabije za taką akcję. No i co drodzy żołnierze, przejęliście tą pseudoobywatelską i wormunistyczną bazę Legionów Wolności w Rostowie jak my chcieliśmy. Niestety nie, wrogowie z Legionów Wolności nie tylko nas zaatakowali, ale i zostaliśmy zgwałceni przez kosmitów, którzy nas zniebieskowali i po paru godzinach wróciliśmy do zdrowia i jest nam tak cholernie przykro, że będziemy zmuszeni odprawić seppuku. Kurwa. Wy pseudodemokratyczne chuje wormunistyczne. Dlaczego nie przejęliście wrogiej bazy, który jest ostoją pseudoobywatelskiej władzy kontrolowanej przez wormunistyczną władzę WFZRW? Za karę zostaniecie ukarani karą śmierci przez rozstrzelanie bazy oką, a co do seppuku to lepiej nie róbcie, bo to zwyczaj stworzone przez wrednych serapończyków, który należy do wrogiej federacji należącej do przebrzydłej Wormi na zachodzie, a teraz Kacie Witoldzie proszę wykonać wyrok. Rozkaz szefie Przemysławie. No i downu mamy z głowy, a wy reszta zaatakujcie miasto Bruges przejąć wieżę dzwonicową w celu okupacji, a teraz wykonać. Tak szefie Przemysławie. Baza dowodzenia, godzina 21:00. Sygnał z białoruskiej ZRW panowie. Już idę. Na rozkaz szefie Robaczywku. Dostaliśmy sygnał, że wschodni wiatr grozy w składzie lidera Stanisława, Ig, Owen, Andrzej chcą zaatakować zamek w Lidze na czwartek. Waszym zadaniem to niedopuszczenie do przejęcia tego zamku zanim wrogowie go zburzą lub przerobi go na bazę wypadową. Czy to jest jasne? Tak szefie Robaczywku. Teleportyzer, godzina 9:20, czwartek. Czy jesteście gotowi na misję w Lidzie? Tak szefie Robaczywku. No to rozpoczynamy uruchamianie teleportyzera. Systemy sprawne. Sprawne. Moc. 30 milionów voltów. Systemy zabezpieczające jest. Jest. Teraz odliczanie. 3, 2, 1 i odpalamy teleportyzer. Cel Lida, białoruski ZRW, zamek w Lidzie. Lida, zamek, godzina 9:25. Witajcie w Lidzie i tam widzimy zamek, który mamy za zadanie obronić, jeśli nie chcemy dopuścić do utraty reputacji tego miasta. Racja, ten zamek został zbudowany setki lat temu, a teraz czekamy na wrogów, którzy chcą zaatakować. Kapitanie Henryku, wrogowie na 12. Pora obronić ten sektor przed wrogami. Buchahahaha, poddajcie się dranie z Legionu Wolności i oddajcie ten zamek w imię szefa Gabriela Omertenego, bo inaczej zabijemy was. Stać dranie jedne, nie macie prawa zaatakować zamek należący do Baltarusinów i walczcie zanim stracę cierpliwość.
Jesteś taki upierdliwy, Henryku, i tak nas nie zabicie, bo chcemy przejąć lub ukryć nas w tym zamku i co łysoci. Tylko spróbujcie, to zaatakujemy nalotami. Dosyć tego, a więc walczymy. A więc walczymy. Ade Gabriel Mertenu. No i drani mamy z głowy, który chcieli zaatakować, i dziękujemy mieszkańców, którzy oglądali walkę o zamek, a teraz. Gauntlet teleportacyjny, aktywacja, cel baza dowodzenia w Nowopolszczy Ludowej w Warszawie. Baza dowodzenia, godzina 11:00. Misja obronienia zamku w Lidzie zostało ukończone, szefie Robaczywku. No i jak, moi żołnierze, udało się obronić zamek w Lidzie? Tak, udało się, używając ataku krowy i betonowego osła przeciwko orientalistom, którzy chcieli zaatakować zamek w Lidzie, ale odnosiliśmy trochę ran i mamy spokój na kilka lat. No to się cieszę, że opanowaliście sytuację w Lidzie, a teraz wracajcie do pokoju dowodzenia. Rozkaz, szefie Robaczywku. Baza wschodniego wiatru grozy, godzina 15:00. No i chuj, przegraliśmy walkę i szef mnie za to zabije. No i jak, moi żołnierze, przejęliście zamek w Lidzie w celach okupacyjnych? Niestety nie, zostaliśmy pokonani przez Legion Wolności, który nas wykastrowali w sposób upokorzający, i nie przejęliśmy zamku, i jest nam przykro, że przegraliśmy tą walkę. Kurwa mać. Dlaczego nie przejęliście tego zamku, który nam się należy od wet za nieudaną misję w 1977 roku, który zostało stłumione przez armię wormwiecką, który nasi żołnierze zginęli z powodu nieodpowiednich taktyk? Za karę zostaniecie skazani na 15 lat więzienia za nieudaną akcję, a teraz wypierdalać. No to się żegnamy i chuj ci w dupę. Słyszałem, Stanisławie, a wy reszta zaatakujcie miasto Olsztyn na nowy ratusz w celu okupacji, a teraz wykonać. Rozkaz, szefie Gabrielu. Baza dowodzenia, godzina 19:00. Sygnał z Austrii, panowie. Już idę. Guten Tag. Dostaliśmy sygnał, że paramilitarni najeźdźcy śmierci w składzie lidera UWE, Klaus, Jochen, Ryszard chcą zaatakować w Kornmesterhaus w Bruckandermur na sobotę. Waszym zadaniem jest niedopuszczenie do przejęcia kontroli nad tym budynkiem, zanim będzie za późno. Czy to jest jasne? Tak jest, szefie Robaczywku.